Pan Eugeniusz wraz z żoną każdą wolną chwilę spędzają na działce. Dla nich, jak również dla wielu działkowiczów, te kilka metrów ziemi są wyjątkowe. Dlatego większość ogrodów przypominają małe dzieła sztuki. Żeby jednak osiągnąć taki efekt, poświęcają miesiące ciężkiej pracy i wysiłku. Tym bardziej boli, gdy wandale niszczą ich dorobek. Ja dzwonię z ogrodu działkowego tutaj. Moja działka została potwornie zniszczona. Jeżeli kamera tutaj oglądała, to mniej więcej w ten sposób, tylko że uporządkowałem trochę, bo to ogrodzenie położyłem inaczej, co tam, ławka, która była na drugą działkę zaniesiona, sąsiad pomógł mi przynieść i to wszystko, no, a reszta wszystko tak leży. Trudno wyjaśnić, komu przeszkadzają zadbane ogrody. Akty wandalizmu zdarzają się niekiedy na terenie rodzinnych ogródków działkowych, dlatego niezbędna jest pomoc policji. Na co dzień współpracujemy z zarządem rodzinnych ogródków działkowych. Chodzą tam nasi dzielnicowi. Ostatnio w ubiegłym miesiącu był festyn. Również uczestniczyli, ale nie na zasadzie zabawy, lecz ochrony tego festynu. I tak jak wspomniałem, jest bieżąca wymiana informacji pomiędzy funkcjonariuszami właśnie, zwłaszcza dzielnicowymi, a mieszkańcami ogródków działkowych. Dostaliśmy ostatnio sygnały, iż miały tam miejsce zdarzenia w postaci włamań. W związku z powyższym też zostały tam skierowane z zadaniami doraźnymi patrole policyjne, czyli w porze wieczorowo-nocnej. Dodatkowo kontrolujemy przestrzeganie porządku i ładu, jak i również zwracają policjanci uwagę, czy ktoś tam bez powodu się nie kręci i przypadkiem nie demoluje mienia. Również i w najbliższym czasie planowane są tego rodzaju służby i to będą funkcjonariusze zarówno w umundurowaniu służbowym, jak i w ubraniu cywilnym. Najlepszą formą uniknięcia podobnych sytuacji byłaby odpowiednia edukacja młodych ludzi, u których brak, jak widać, szacunku dla obcej pracy. To jednak wydaje się nieosiągalne. Dlatego szczególnie powinniśmy strzec terenów własnych i sąsiadów, a wszelkie objawy wandalizmu zgłaszać na policję.